A, że tutaj to ślady. No tak, to są ślady po pluskwach, po krwi, porozgniatane. Zamiast spać, no, to zabija. No tak, i tutaj to faktycznie, to łóżeczko, tutaj jakieś dzieci śpią, czy? No tak, i to jest zajechane mocno. Podniesie pan tą dyktę tutaj? Tak. Nie, tą dyktę całą, żebym sobie zobaczył, jak tam. No są faktyko. To wszystko to pozagniatane ślady. Tutaj jest ta szczelina, tutaj nie. Nie, tu. Tak, tutaj na tym materacyku też widać, że to ślady krwi. I tu w tym pokoju jest najgorzej, tak? Nie, w którym gorzej? W miarę. Ale to też wszystko ślady po zamiatanych tych. Można jakoś to łóżko otworzyć, rozsunąć? To pani w ciąży, tak? Tak, faktycznie tutaj też widać. To są odchody. Powie pan tak czasowo, od kiedy mniej więcej macie problem, od kiedy się borykacie z tym? Jak długo tutaj problem macie państwo? Rok, dwa? Nie, nie. I nawet też tu widać. No tak, to widać, tu jest też masakra. Tutaj są jaja. Pułapka, co? No, no to pluskwy. No, ale do tej pułapki to nic nie wchodzi, bo to jest baciew, nie pułapka. No tak, tutaj całe gniazda. Nie wiem, pani zobaczy sobie. Te białe to są jaja, te czarne to są odchody. Mhm. A coś robiliście tutaj już wcześniej? Jakieś działania podejmowaliście? Byliśmy preparaty, że to jest stacjonarne, ale co jeden dzień i później znowu się pojawiały. Gdzieś tam ze sklepu z internetu, tak? Nie, ze sklepu. Alex też pogryziony. Dobrze, tutaj niby nie ma pluskiew, co? No, ale lepiej sprawdzić na... Podniesie pan tutaj to łóżko, sobie przejrzę. Co tak śmierdziało? Mówię, co to kurde, jakiś trup czy coś? Damy się bobki tutaj, czyli tutaj mogą być pluskwy, nie? Znaczy, przepraszam, tu mogą być myszy, a nie pluskwy. Bo musimy zrobić tak, że jak się państwo zdecydują na zabieg, no to tutaj już później nikt nie może chodzić, więc musimy jakoś to tak rozwiązać, żebyście się państwo spakowali i zebrali. Pluskwy są wszędzie, nawet w szafce, którą właśnie teraz otworzyłem i w tym momencie pokażę wam to teraz, jak to wygląda. Pluskwy siedzą tutaj. Nawiasach. A te czarne tutaj to są odchody po pluskwach. Tutaj jest kolejna szafka. No i sytuacja analogiczna. Pluskwy, a te czarne plamki dookoła to odchody. Kolejna szafka. I to samo co w poprzednich. Tutaj siedzi nam pluskwa. I dookoła odchody tej pluskwy. Z tego co mówił mieszkaniec przed chwilą, pluskwy są też na podłodze. No i tutaj mamy co prawda martwa, ale jest jedna sztuka. Druga sztuka. Czwarta sztuka. Więc faktycznie w tych szczelinach w podłodze obale. Proszę zobaczcie, poszewka, na której śpi dziecko. Tutaj mamy pluskwę. Głowa do góry, karnisz, a tutaj zasuwa po karniszu.
Mówiąc, że pluskwy są w tym pomieszczeniu, to tak jakby nic nie powiedzieć, ponieważ chałupa jest po prostu przez nie opanowana. Pluskwy są wszędzie, w meblach, w szafkach, za garniszami, w łóżkach, na pościeli, na poduszkach, na których śpią dzieci, w drewnianej podłodze, w szczelinach tej podłogi. Jedna wielka tragedia. Ale nie ma się co przejmować, jestem tutaj po to, żeby rozwiązać tą sytuację i za chwilkę pokażę Wam, jak wykonuję zabieg. W tym mieszkaniu zostaną wykonane dwa zabiegi. Dzisiaj będzie wykonany pierwszy etap dezynsekcji i za 2 tygodnie pojawi się znowu w tym miejscu, żeby ocenić sytuację. Jak wygląda to po 2 tygodniach, czy jest lepiej, czy jest gorzej, oraz pokażę dla Was, jak wygląda takie wykonanie zabiegu po 2 tygodniach. W tym momencie biorę się już do roboty, wykonuję pierwszy zabieg. Jak kiedyś w Teleranku, wszystko gotowe, można zaczynać, zatem rozpoczynam nasz program już. Lecimy. To by było, kochani, na tyle. Rozbieram się, przebieram się i jadę na kolejne zlecenie. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia i cześć.